Produkcja firmy Nuker jest produkcją przemysłową, natomiast nie jest produkcją ani potokową, ani seryjną. Produkujemy dedykowane dla klientów elementy, to są bardzo często pojedyncze elementy. W związku z tym jest bardzo trudno zaplanować, zaprojektować proces technologiczny. Opracowaliśmy przemysłową metodę produkcji właśnie kanałów spawanych i to ma być naszym podstawowym produktem w najbliższych latach. I problemem, który mieliśmy do rozstrzygnięcia, czy do rozwiązania, był problem, czy wyzwanie organizacji transportu międzyoperacyjnego. Od początku nie wchodził w rachubę transport wózkami widłowymi, które powodują szereg wypadków w produkcji, a także uszkodzenia maszyn. Bombo AGV Flatrunner HT służy do automatycznego transportu pomiędzy walcarką a pawarką liniową. Wdrożono go, żeby zastąpić tradycyjny transport albo uciążliwe przenośniki rolkowe, które są bardzo uciążliwe właśnie w momencie relokalizacji maszyn. Dzięki wdrożeniu tego robota cały proces produkcyjny jest bezpieczniejszy, bardziej elastyczny dla klienta, a co oznacza też bardziej zyskowny. Nasze roboty Bombot AGV są wyposażone w dwa sposoby nawigacji. Jeden ze sposobów nawigacji jest to śledzenie kontrastowej linii na posadce i sczytywanie kodów QR. Drugi, bardziej autonomiczny sposób i bardziej elastyczny, jest to wykorzystanie nawigacji skanowania przestrzennego. Jest to nasz autorski system oparty o skanowanie przestrzeni. Robot odnajduje się, najpierw jest skanowana trasa, skanowany obiekt, przestrzeń i robot odnajduje się bezpośrednio w danym pomieszczeniu, gdzie jest. I daje to dużą elastyczność, nie trzeba rysować żadnej, malować żadnej linii. Te roboty potrafią współpracować z całym cyklem produkcyjnym, potrafią być zarządzane zdalnie, nadrzędnie z głównego systemu zarządzającego produkcją. Można je z dużą łatwością przerzucić do innych zadań, czyli jednym robotem możemy obsługiwać kilka cykli produkcyjnych. Mamy duże szczęście, że polski produkt okazał się produktem bardzo konkurencyjnym zarówno technicznie, jak i cenowo. W związku z tym przeprowadzony przez nas przetarg wygrała firma Wobit. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo nam jest bliżej do Poznania niż do Mediolanu czy Stuttgartu. W związku z tym wybraliśmy produkt firmy Wobit. On spełnia wszystkie nasze wymagania, wszystkie nasze potrzeby i właściwie z implementacją tego robota do tej pilotażowej produkcji nie było żadnego problemu. To spowodowało, że praktycznie przy planowaniu produkcji w nowym zakładzie, już na skalę przemysłową, gdzie produkcja ma wzrosnąć z obecnych 300 ton do 3000 co najmniej, w skali rocznej nie przewidujemy niczego innego jak po prostu transportu za pomocą robotów AGV.